Witam wszystkich z tej strony, witam was w wyzwaniu 100 dzieci Adasia. Jak widzicie, mamy niedzielę 6 rano, dziewczyny powstawały, maluchy jeszcze śpią. Adaś zrobił śniadanie, jajecznicę. I myślę, że na początek zjemy sobie porcję i dzisiaj, z racji tego, że wyszły nowe akcesoria, oczywiście, że chciałabym pójść na taki plac zabaw z maluchami i wiem, że pewnie wszyscy youtuberzy to robią. No ale kochani, no tak to niestety wygląda. Z tym, że pomyślałam, że pójdziemy z Amelką. Oczywiście i... Leon! Co robisz? Oczywiście, jak zawsze. Jak ja zacznę nagrywać, to po prostu... Tak, Leon najważniejszy. Z Jamesem i z Amelką i z dziećmi. Po prostu oni sobie pójdą w trójkę jako rodzice, prawda? I pomyślałam, że tak zrobimy. Patrzcie, mam powiadomienia po tym, po formacie. Nieważne. Maluchy, jak tam? Tak, maluchy też już. Chodźcie, zjeść sobie, weź porcję, wstawaj mały. Właśnie tutaj nasze malutkie zmieniłam ten. Jedną ubranko dałam tą pszczółkę, bo ona jest taka słodka. Chodź, ja wiem, że jesteś głodna. Wszyscy chodźcie sobie zjeść. Tak. Adaś, ale ty możesz tutaj pogadać sobie z dziewczynami. Opisz nowy pomysł. Rozmawiaj o marzeniach. A gdzie ty idziesz, Rosie? Czy ona poszła? Aha, ty sobie idziesz tutaj. No dobrze. No Ewa jest głodna, no to Ewa niech tutaj przyjdzie. Halo? Ewa? Dlaczego ty tam siedzisz? Dzieci, dzieci, schodzimy. Halo? Chodźcie. Aha, bo ona tu coś ma innego. A ty? No chodźcie na dół. No ale przecież wy nie musicie... No nie wierzę, że ktoś... Zostaw! Zostaw go! Proszę ciebie! Amelia, no... Dlaczego tak zawsze się dzieje? Powiedzcie wy mi. Połóż go. Tak. Chodź tutaj, moja droga. Zostaw te dzieci. One powinny sobie poradzić same. Powinny, ale czy poradzą? To nie wiem. Dobra. Powinno być ok. Rosie, a ty? Co ty tu robisz? Właśnie, słuchajcie, a czy te dzieci mogą na tej zjeżdżalni zjeżdżać? Ja jeszcze tu nie postawiłam. Wiecie co? Ja sprawdzę to sobie. Dobra, bo chciałam zobaczyć, czy Rosie... A nie, patrzcie. To tylko jest dla maluchów. Dobra. Czyli nie może. No to nic, no ale no... Tak naprawdę to głównie dla maluchów. Pokaż ty, moja droga, czy ty to właśnie musiałabyś sobie skorzystać i ile w ogóle jej zostało, słuchajcie, do urodzin? 37, a maluchom? 15, no okej. Dobra, czy wy w końcu idziecie? Co tu się z nimi podziało, słuchajcie? Amelia, ja ciebie proszę. Ja ciebie proszę, kobieto, chodź, usiądź, nie wiem, rób cokolwiek, pokaż. Nie, ty musisz iść do toalety. Chodź, bo przecież to wszystko przez ciebie, moja droga. Idź, skorzystaj, bo przecież te moje biedne dzieci nie pójdą w końcu zjeść. Naleśniki, mogą być naleśniki. Ewa, chodź, kochanie. Weź porcję. Kubuś, czy ty wziąłeś sobie to jedzonko? Wziąłeś, no w końcu, cieszę się. Dobra, Tosia, pokaż. Tosia, ty też musiałabyś sobie skorzystać i prysznic wziąć. Zostaw to. Rosie. Co to się stało? Czy ty masz odrobione lekcje, moja droga? Nie. Ale właśnie, ma, znaczy ma, ale tu chciałam zobaczyć maniery rozwiązywania konfliktów. Właśnie, to moja droga, mogłabyś sobie popisać pamiętnik. Gdzie jest twój pamiętnik? Chyba jest na dole, czekajcie. Czy on został tutaj, w twoim łóżku? Znajdź pamiętnik, dokładnie. Czemu nie mogę kliknąć? Jak to? Przecież to jest jej pamiętnik, halo? Dobra, kupiłam jeszcze jeden.
Pisz pamiętnik, bo nie wiem, co tam się podziało. Co wy tu robicie? Czy ty w końcu wziąłeś to jedzonko? Aha, ty teraz sobie wziąłeś, dobrze. Efcia, dlaczego jesteś smutna, kochanie? Co się dzieje? O, dała mi tę pszczółkę, zobaczcie. O nie, co tu śmierdzi? Aha, to są talerze w ogóle. Adaś, chodź no to, sprzątnij to. Ty, moja droga, możesz wziąć prysznic jeszcze sobie. Zaraz pójdziemy. Ty musisz zjeść tak koniecznie. Słucham? Co tu się podziało, słuchajcie? No jak to płaskiej powierzchni i krzesło? No przecież tu ma. Pisz pamiętnik. A, dobra. Jest okej. Dobra, masz mało zabawy. Ale to z tym się zaraz zajmiemy. Tutaj też ten, żeby tylko nam zjadł. To zaraz pójdziemy. Ktoś dzwoni, czekajcie. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Nie, 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 nie. Teraz nie idziemy. Dobra, słuchajcie, także... No, ale ma pryszcze. Ja myślę, że już możemy wybrać się do tego parku z Jamesem i z maluchami. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No i jesteśmy. A kto to? Aleksy, dobra, ale nie. Dlaczego ty się przebrałeś, kochanie? Nie ty, tylko ty. Nie idziemy na basen. Tak, przebierz się. O, i zobaczcie, tu jest ten nasz motylek. O, jest piękna, brwi się zmieniły oczywiście. I tutaj jest park. Słuchajcie, ja pobrałam z galerii. Wzięłam po prostu popularne teraz i szukałam, czy już jest właśnie... No nie, znowu ta baba z tymi cycami, nie? Nie wierzę po prostu. Kobieto. Wzięłam z galerii po prostu taki popularny teraz i wydał mi się całkiem fajny, więc... stwierdziłam, że sobie przyjdziemy tutaj. Są właśnie te wszystkie nowe rzeczy. I może tak. Wiesz co, moja droga, ty mogłabyś zrobić grilla, żebyśmy mieli już w razie czego kurczaka możemy zrobić z rożna, jakieś jedzonko. A nasze maluchy, myślę, że mogłyby... O nie, to jest popsute. Poproszę o naprawę. A kogo ona poprosi o naprawę? Tatę byś mogła. Dziel się miłością. Czekajcie, to może ty poprosisz o naprawę. No czemu się nie pokazuje, kogo ma poprosić? To jest ciekawe. No. Dobra, czy ty prosisz? Czekaj, kogo on poprosi? A, no to dobrze. To chodź tutaj, mój drogi. Podejdź tutaj. Ty, malutka, też. Tam później pójdziemy. Chodź tutaj, kochana, chodź. Już tam lecą wszyscy. Okej, czekajcie. My tutaj mamy jedzonko, więc niech sobie jest. Dobra, na razie nie potrzebujemy. Okej. Więc tak, ty tu byś się pobawił może z Ewcią. A my tutaj pomożemy zjechać na przykład Kubusiowi. Chociaż, czy to nie Kuba prosił o naprawę tego domku? Kuba. To nie Kubuś, tylko czekajcie. Bartusiowi. O, proszę. A też on tu sobie sam naprawia. Zastaw tam, pójdziemy za chwilę. Chodź. Zjedz sobie też. Ty, mój drogi, naprawiłeś? Naprawiłeś. To pobawisz się lalkami ze swoją córcią. Proszę bardzo. W sumie szkoda, że to zrobili tak jak taki zwykły domek dla lalek, nie? No ale... Dobra, pokaż. No. Jak fajnie go ten uczy. No. Chodź, chodź. Jej! Chodź, malutki, teraz ty możesz zjechać. Idziesz? Okej, ty już zjechałeś. To chodź, możesz tutaj się chwilkę pobawić. A to z kimś? To chodź, z Władziem. To teraz, Amelka, wiesz co, ty byś mogła pomóc zjechać Kubusiowi. Co, jesteś zły?
No chodź, to się pobawimy. Poleciałeś? Aha, tu go poprosić. Dobra. Oczywiście jest jeden wielki rozgardiarz. Wy się tu bawicie? Bawicie, a możecie sobie pogadać w trakcie? Rozmawia o superbohaterach, o księżniczkach. Ale super. Aha, nie możecie. No trudno. Dobra, aha, dobra, zjeżdżacie. Jej! Te animacje są super. O, leci, leci. Fajnie. To jeszcze zrobimy tak. Gdzie ty poleciałeś, mój drogi? Chodź, 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 chodź jeszcze tutaj. Co, bawicie się razem? Okej. Tu zaraz przyjdziemy wszyscy, spokojnie. Chodź, jeszcze sobie zjedziesz. Nazwy tego parku podam wam do opisu, gdyby ktoś chciał. Za pomocą klocków? Nie, nie będziemy uczyć. No. Zjeżdżaj. W sumie FC też mogłaby tutaj sobie zjechać. To chodźcie może już tutaj. A ty, moja droga, pójdziesz już tutaj. Baw się w piratów. Tak. Ty, mój drogi, możesz zostawić te klocki i możesz przyjść tutaj. O, to jest mega. Pobawię cię w basenie chwilę. Ej, super to wygląda. To jest naprawdę czad, tylko to jest strasznie duże, nie? Aha! Amelka piratka? Tak. Dobra, FC, a ty? Ty się możesz pobawić. To drugie. A ty gdzie chciałaś? Aha, też chciałaś w basenie. No dobra. Ojej. Ej, to jest super. Kurczę, żeby oni zrobili, wiecie, te piłeczki, żeby to nie było takie, to by było też super, bo animacje są bardzo fajne. Właśnie mam ta zabawa trochę, dzieci moje. Zabawa urosła. Uwaga. Pęcherz, czy tutaj jest jakaś toaleta? Jest. Wiesz co, chodź, mały. Bo później jak wszyscy pójdziecie, to będzie ciężko. Słuchaj. Dziel się miłością. Rozmawiaj o imprezie. Też byś musiał iść sobie skorzystać. No dobra. Lecisz, malutki? Jeden nosik tutaj jest na cały ten plac zabaw, słuchajcie. Przy tym to one nie mogą, nie. Dobra. No właściwie. Moglibyście się przywitać, prawda? Pocałuj w szyję. Okaż czułość. FC, a ty? Chodź, baw się w udawanie. Kosmodron, chodź. To możesz zostawić. Pokaż podziw. No, FC. Aha, to tak nie możecie. Dobrze, to ty to zostaw. I przyjdziesz tutaj. To Ewce, ty się teraz pobawisz. Chociaż nie, wiecie co, ona też potrzebuje. Chodź, kochanie. Skorzystaj sobie. No, kończ tam. I ty teraz przyjdziesz tutaj do taty, bo ty potrzebujesz uwagi. I porozmawiasz sobie. Tak zrobimy. Wykupię się. Dobra. Dobra, chodź. Bo twój brat. Nie zostaw ogrodnika, chodź. Skorzystaj sobie. Dobra. Jest okej. Później sobie zjemy. Gdzie nastolatkowie, trójka dzieci. No.
Pleć Androny. Siłuj się. Naprawdę jest coś takiego, wiecie, że tego nie widziałam? Obejmij. A ty, Amelka, możesz w końcu się pobawić z Ewcią. Jak skończy. Rozumiesz, o co chodzi z tym siłowaniem? Ja tego nie widziałam. No? No? Wymieścisz się? Ale jest obejmij. A gdzie to siłowanie? A teraz będzie? Czekajcie. No halo. Halo, tata. Gdzie ty idziesz? Idziesz jeść zapewne. Wróć, jeszcze się posiłujemy. Ewcia, czy ty skończyłaś? Dobrze, zaraz skończysz. Ja chcę zobaczyć to siłowanie i pójdziemy jeść zaraz. No. Ej! Obejmij. Zapytaj dlaczego. Pleć Androny, bo ma mało uwagi. No i gdzie teraz jest to siłowanie? Kurczę. O, jest, siłuj się. Ty idziesz jeść. Dobrze, my tam zaraz przyjdziemy. Ja tylko zobaczę to siłowanie. Super to jest. Wow. Ta pani będzie nas prześladować. Halo? Co pani tutaj chciała? No, tak, tak. Ja nie wiem, co jest z tym siłowaniem. Coś tu nie działa. Dobra, chodźcie zjeść teraz. Weź porcję. Ewcia. Ewa w sumie nie jest głodna. Ona to mogłaby tutaj przyjść się chwilkę zdrzemnąć tak naprawdę. Chodź sobie weźmiesz porcję. Dobra, wy już możecie skończyć. No, pięknie. Waga mi podrosła. Super. Tam się bawią jeszcze, patrzcie. O, super. Ja wiem, Ewcia, gdzie ty jesteś? Ewa, nie, chodź tutaj, kochana. Zaraz wrócimy do domu, chodź. To tutaj się zdrzemnij. No, chodź, chodź. No, Amelka. Popraw humor. Ewa. Nie na ziemi, chodź tutaj. Dobra, chłopaki, a wy chodźcie też zjeść. Dobra. Fajne te akcesory, ale naprawdę strasznie żałuję, że nie ma huśtawki. Wiecie co, no Ewa, to jest mega zmęczona w sumie. Kurczę, gdzie ty lecisz? Halo? Chodź tu. Aha, dobra, on gdzie jest, okej. Może na tym usiąść? Usiądź. A ty, Ewcia, chodź tutaj się zdrzemniesz. Zobaczymy. Czy to się tak da? Pokaż. No, siada, Ewa! Chodź tutaj, kochanie. Ja wiem, że ty jesteś zmęczona. Chodź. A ty czemu? Ty też jesteś zmęczony. Oni wszyscy są zmęczeni. Wiecie co? Chyba jednak będziemy wracać do domu. Muszę tam te poduszki takie też postawić. To jest fajna sprawa. Chodźcie zdrzemnij. Co, nie da się? Dobra, słuchajcie. To chyba będziemy powoli wracać do domu. Zejdź. Jeszcze tylko sprawdzę, czy ono tu się zdrzemnie. Ewcia! Zdrzemnij się! Kurczę, no! Aha. Ej, no czemu ona nie może tutaj się zdrzemnąć na tym? Powiedzcie wy mi to. Nie, dobra, wracamy do domu, bo dzieci są mega zmęczone. Ale myślę, że i tak fajnie, że spędziły trochę czasu z tatą, z mamą. No, Amelka tam poszła po niego, także już, kochani, zobaczymy się w domu. No dobra, to jesteśmy w domu i wiecie co? Dzieciaki, to koniecznie już położę do spania. No miały wyczerpujący dzień, ale wiecie co? O, one już tu idą. To w sumie ty możesz położyć Ewcie w takim razie. Proszę bardzo. Tu maluchy idą same. A ja wybrałabym się jeszcze z naszą Tosią na randkę.
bo zajmowaliśmy się maluchami a Melką, to wybierzemy się na randkę. Z Natanielem, dokładnie. I jesteśmy. Przyszliśmy tutaj do parku. I może zaczniemy od jakiegoś pocałunku. Dawno się nie widzieliście. Pocałunek w szyję. Oczywiście obydwoje fotki. Ojej, ojej. Tak się stęskniliście za sobą. No. Ostatnio faktycznie, że maluchy zabierają cały nasz, mój czas, tak naprawdę. Ale dzisiaj to nadrobimy. Chciałabym, żeby oni sobie razem zaśpiewali. Czy tu. Tak, było gdzieś karaoke, słuchajcie. Bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że było. To nie jest do tego. Nie było tutaj karaoke, naprawdę. Ja chcę, żeby oni sobie razem zaśpiewali. Kurczę. Nie widzę, więc wiecie co? Ja postawię. No co? Nie ma, to postawię. Okej, okay, i mamy. Choć być może gdzieś tutaj jest, ale ja jestem ślepa, jak wiecie, więc no. Będzie nam najwyżej drugie. Flirtuj. Spełniłabym te cele może. Niech sobie tutaj może przyjdą, usiądą. Usiądź razem i sobie pogadają. Czemu ten flirt mi się tutaj nie zaliczył? A, będąc w nastroju do flirtów. No dobra, dobra. Dobrze. Obściskuj się. Zrobimy. Spójrz głęboko w oczy. Popraw humor. Jak się, a też wy mieliście porozmawiać, więc może porozmawiacie jeszcze chwilę. Ożywioną rozmowę zrobimy. Flirtuj. To się też się w końcu należy, prawda? Bo dzielnie pomaga Amelce przy dzieciach, zresztą wszyscy. No ale są siostrami, jakby nie było. No ale też im się należy trochę czasu razem, prawda? Okej, okay, to mi się zaliczyło. No teraz rozbawieni, serio? Nie, ja bym wolała, żeby byli... flirciarscy. No, te relacje to takie mają sobie. No. Mamuśka dzisiaj nam na pewno nie urodzi. Bo ja nie grałam sama teraz. Ale w kolejnym odcinku już na 100%, więc spokojnie. Wtul się. Szepcz słodkie słówka. Dlaczego ty nie jesteś flirciarska, moja droga? A on jest zainspirowany. Kurczę, no. Wiecie co? Chociaż ja mi to wolę na koniec zrobić, ale... Tu gdzieś było figli w krzakach, ale teraz to... Są tutaj w ogóle te krzaki, słuchajcie? Ja bym dała. Wydawało mi się, że była ta interakcja. Teraz, żebym ja tu znalazła te krzaki, to będzie ciężko. Tu w ogóle ładnie, nie? Jest bardzo klimatycznie, ale nie widzę tych krzaków, słuchajcie. Kurde, gdzie ty idziesz? No chyba cię. No i pięknie. Gdzie on idzie, słuchajcie? Aha, świetnie, świetnie. Nie, 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 mój drogi, to chodźcie tu pośpiewać sobie. Śpiewaj w duecie. Niestety tylko... No nie mogę z nim, dlaczego? Nie wierzę. Dlaczego nie mogę? Chodź, rozpal. W takim razie, z tej randki to nam nic niestety nie wyjdzie, z tego co widzę. Co ty? Poparzyłaś się? Tosia! Oha, ty musisz do toalety. No to leć. Widzicie? A później zrobimy... Ja właśnie, my mamy tą lalkę. Czekajcie. Czemu nie mogę powiązać?
Ej. Oj, tam cisza nocna. Adaś, gdzie on jest? Tutaj jest. Ja bym powiązała. Czy ty przyszedłeś tutaj? No co ty w ogóle? Na randce jesteś, a do jakiegoś dziecka przyszedłeś w ogóle? Co to jest? Szkolny projekt tutaj. Czekajcie. Powiąż z Nathanielem. Zobaczymy. Co ty o wampirach rozmawiasz tam? Powiąż go, a nie. Uwaga. I co? Jezu, jaki śmiech. Co to jest z tym nieprzestrzeganiem ciszy nocnej? O co tu chodzi? Uprawiaj wodę, dokazuj, ukój, przytul. Czekajcie, zobaczymy. Odpowiedzialność. Aha, no bo. Jezus, widzieliście to? Dobra. Zmysłowy pocałunek. Pochwal wygląd. Zostaw to dziecko już. Okaż czułość. Romantyczne. Figli w krzakach, tak. Jak i tak dostaniemy karę, to chociaż pofiglujemy w krzakach, słuchajcie. Żeby się opłaciło. Nie słuchajcie mnie. Bredzę. Ciekawe, gdzie pójdą, gdzie te krzaki są. Karaoke postawiłam i o. Może jeszcze zaśpiewamy. Gdzie te krzaki? Gdzie wybiegniecie? Nie bądź smutna. Aha, nie udało się. Zaraz ci się humor poprawi chyba. Idą, ej. Ja nie wierzę. Taki kawał. Boże, aż tutaj. No. No. Teraz przyspieszmy im to. Nie, to zostaw. Dobra. Buzi na dobranoc i lecimy, Tosia, przepraszam, do domu, bo ojciec cię zabije. Pocałuj. Jesteś do tego padnięta. O, czekajcie, on coś tutaj sam z siebie jakiś. Dobra. O, patrzcie, udało się. Spróbuj uwieść, serio? Jakie my mamy te. Co ty tu robisz w tej trawie? Czekajcie. Nie, wiecie co, wracamy do domu. Aha, nie może pójść do domu, bo ona jest przecież na randce. Dobra, ta randka nam się zaraz skończy. O, dobra. Lecimy do domu. Raz, dwa, moja droga, raz, dwa. No i okej, jesteśmy w domu. No i co, Adaś? Chodź. Dyscyplinuj. Czy damy jej karę? Damy jej szlaban. Ale ja myślę, że było warto. Chodź, Adaś, chodź. Dlaczego ty nie śpisz? Mała! Ja nie wiem. Adaś, idziesz? Idziesz. No, przykro mi, moja droga. Zakaz opuszczenia domu i damy. Taki, wiecie, prawdziwy szlaban. O, no i pięknie. Mam nadzieję, że... rozumiesz. Czy coś jeszcze, Adaś, sam od ciebie? No nie, no gdzie te maluchy mi już tutaj biegają? Ja nie wierzę. Dobra, koniec tego. Moja droga. Boże, na Adasiu. Wiem, że jesteś głodna, ale to nic do spania. Ty też. Jest późno. Nie interesuje mnie to. Ty, moja droga, też. Dzieci, co wy tu robicie? Do spania. Ja, wiecie co, już później sobie ogarnę. A z wami będę się żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście tak, dzisiaj faktycznie mało Adasia było, ale pomyślałam, że taki jeden odcinek mogę zrobić właśnie z dziewczynami, z dziećmi, no bo w końcu jest to najbliższa rodzina Adasia. A w kolejnym rzeczywiście wracamy. Myślę, że mamusika nam urodzi. Także co? Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!